No siema, bo dzisiaj jest piękny dzień, może nie dzisiaj, ale jest niedługo ten październik, a jak jest październik, to jest oczywiście Halloween, a konkretnie wiecie, 31. Ale wiadomo, na tym kanale Halloween w ogóle się świętuje co miesiąc, a co miesiąc, jak wiecie, są po prostu takie w głoszonku, będą płyty, ale nie byle jakie, bo w zeszłym roku były płyty, które luźno opierały się trochę na ten dzień straszenia, rzecz jasna. Czyli wiecie, Iowa Slipknot, There's the hell to walk into the fallen, a dzisiaj będzie konkretnie i faktycznie będzie czego się bać, bo dzisiaj będzie black metal. Niejednokroć się wspomina, że żeby bawić się dobrze na Halloween, trzeba słuchać black metalu. No i przyszła na to pora, a konkretnie będzie tu nie jedna, aż cztery płyty Behemota, więc ja się postaram chronologicznie omówić te płyty Behemota, jakie posiadam. No tak to wygląda mniej więcej taka kolekcja. Możecie się domyśleć trochę po ocenie. No i to nie wszystko, bo w tym samym czasie oczywiście będą gry, ale będziemy ograniczać oczywiście do jednej konsoli. No ewentualnie na tego Xboxa One i tego Dooma, mianowicie takie gierki. Jest Dead Space, jest nowość, która będzie, zapamiętajcie, ta nowość jest tylko na Beachcute, czajcie? Więc i wiecie, co się święci. Więc wpadajcie na BitChute, link w opisie znajdziecie. Dead Space 2, no ten sporo zaległych gier, które szybko oczywiście skończymy. No i te, które powoli dobiegają końca, Shadows of the Damned czy Dante's Inferno. Więc zapraszam na ten event. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zostaw suba. Pamiętaj, zostaw subskrypcję. Oczywiście po tym trochę długim wstępie przedstawiający ten event, który odbywa się jak zawsze na tym kanale, właśnie zaczniemy tę właściwą część filmu, a mianowicie recenzji jednych z wymienionych płyt. Tak jak było tu wspomniane, oczywiście chronologicznych i wiadomo, będą dziury w dyskografii, więc ale to nic nie szkodzi, bo w końcu no mam tylko cztery płyty. I chyba to styknie i tak będzie dużo tych recenzji. I to jeszcze jednego zespołu. Bo dziś zajmiemy się tą pierwszą płytą. Wydaną w 1999 roku o nazwie Satanica. Czyli no, chyba debiucie, bo podobno chyba Behemoth wydał jeszcze pra stare utwory, no. Ale jest to ta pierwsza płyta chronologicznie, jeśli chodzi o kąt dyskografii. No, płyta dosyć stara i jeszcze nie wydawana przez Mythic Production, bo za produkcję odpowiada Pencil Line. No, tego wydawnictwa możecie nie znać. Ale do rzeczy. No, tak jak wspomniane, te recenzje będą tak co tydzień. W międzyczasie będą gameplaye, ale teraz przejdźmy do omawiania tej płyty kawałku po kawałku, ok? Pierwszym utworem jest oczywiście Decade of Trayron, bynajmniej tak się nazywa na Apple Music, no bo ja korzystam z Apple Music, ale w wersji fizycznej, czyli jewelcase'owej, napisane jest Decade of Opeyon. Nie żartuję, jak to sfokusujecie, to widać, że nazwa tego utworu jest zupełnie inna niż na serwisach streamingowych, ale nie będziemy się oczywiście wykłócać, bo sam utwór
Naprawdę zapowiada się bardzo dobrze, jest to bardzo szybki utwór, troszkę na złamaniu karku, jak na standardy ówczesnego black metalu. No i jest to utwór, który naprawdę się dobrze wpisuje w sam początek. Kolejnym utworem jest Lame, który oczywiście ma bardzo szybką perkusję, zwłaszcza chyba dominuje tu oczywiście kiki przede wszystkim, no i oczywiście różnorakie riffy gitarowe, które oczywiście co jakiś czas są przerywane. Oczywiście mało jest tu śpiewania, ale mimo wszystko Lame jest ciekawy. Zresztą bardzo ciekawie się nawet kończy sam utwór. Ceremony of Silva może nie jest tak ekscytujący jak Lam, chociaż mimo wszystko ma tam dużo bardziej zaawansowaną perkusję, bo oprócz oczywiście kików mamy oczywiście talerze dla odmiany, chociaż również szybkie co w tamtym utworze. Oczywiście tak samo jak ten poprzedni, rzecz jasna, ma bardzo ciekawe zakończenie utworu, które może być naprawdę interesujące. Ogólnie ten utwór nie podoba mi się tak bardzo, jak oczywiście Lam, chociaż jest również dobry. Tak, kolejnym utworem jest oczywiście, ja sobie tu oczywiście przeczytam, Of Symphonic Transformation and Cantariality. Utwór dosyć szybki i tutaj chyba nie wspomniałem o panu Nergalu, który właśnie jest frontmanem tego zespołu, który tutaj spisuje się bardzo dobrze, rzecz jasna. No i nie zapomnę oczywiście wspomnieć o porywczej perkusji. I oczywiście u tej końcówce utworu, który no, brzmi chyba najciekawiej z tych wszystkich. Kolejnym utworem jest oczywiście The Sermon of the Hypocrites, czyli znowu coś musiałem przeczytać, rzecz jasna z pudełeczka, bo trudno jest zapamiętać niektóre nazwy, ale trudno. To jest utwór, który jest chyba najbardziej zróżnicowany, chociaż z drugiej strony najbardziej jest i tak odczuwalna perkusja, która jest bardziej słyszalna od samych gitar mimo wszystko, więc tutaj też są drobne kłopoty w produkcji, że tutaj to perkusja jest najbardziej wydobyta w tym wszystkim. Zarówno jest to fajne, jak i troszkę udręczające. Ale mimo wszystko sam utwór jest nawet fajny, na dodatek zróżnicowany pod kątem tempa. Kolejnym utworem jest oczywiście Starspawn, który w odróżnieniu oczywiście od poprzedniego utworu, tutaj gitary są już dużo bardziej wyrazistsze. Na tyle wyraziste, że przysłaniają trochę perkusję, która jest równie donośna, ale to właśnie te gitary mają tu dużą moc. No i tu znowu mocą jest też są wokale Nergala i to powiem szczerze, że jest to jedna z najlepszych piosenek na tej płycie. Rzecz jasna, bo choć krótka, bo 3 minuty, to jaka intensywna, jaka potężna na dodatek. Przedostatnim utworem jest Alchemist Dreams, czyli utwór, który z tych wszystkich jest najbardziej melodyczny, bo nie oszukujmy się, tutaj jednak mimo wszystko jest więcej zabawy z gitarą. Oczywiście nie zabawiło tu mocnej perkusji, chociaż warto też dodatkowo zaznaczyć, że końcówka samego utworu kończy się dosyć wysokimi tonami samej gitary. Sam utwór jest naprawdę intrygujący, bardzo ciekawy i można powiedzieć też zróżnicowany pod kątem tempa, co sprawia, że no, zagłębiamy się w ten sen alchemika jeszcze bardziej.
utworem jest oczywiście Chant of Extension 2000, czyli dość równie melodyczny, co oczywiście Sen Alchemika, bo tam również dominują tam bardziej gitary od perkusji. No i oczywiście z najlepszą końcóweczką z całej płyty, bo nie oszukujmy się, ta końcówka sprawia, że całość jest zakończona z epickim przytupem. Chociaż teraz przejdziemy oczywiście do podsumowania. Satanika, czyli ten pierwszy album jeszcze pod nazwą Behemoth, bo ja tu nie liczę oczywiście niedawno wydanych reedycji jeszcze starszych albumów tego zespołu. No, jest to album solidny, chociaż nie oszukujmy się, jest już troszkę archaiczny. Pod kątem produkcyjnym, zważywszy, że sam album został wydany w 99, czyli w tym samym roku co debiut Slipknota oraz Issue Korna, no, wypada pod kątem produkcyjnym dużo bladziej, rzecz jasna. No, a nie oszukujmy się, no, dalej jest tylko lepiej, bo następny album to już jest krok, bardzo duży krok do przodu względem tego, co dzisiaj recenzowaliśmy. On będzie oczywiście za tydzień. Teraz jeszcze warto zaznaczyć, że to jest już chyba 50. recenzja na tym kanale, więc trzeba tu oczywiście wprowadzić zmianę. Tą zmianą jest znowu oczywiście opis, a konkretnie będą wymienione te najlepsze kawałki i takie najgorsze kawałki, co może oczywiście ułatwić. Jeśli chodzi o całość, to ona jest oceniona na 7,5, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia. I nie zapomnijcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału oraz zostawienia lajka. Bye!